odsuń zewnętrzny dysk mocujący, by można było pod nim umyć skórę. Zacisk zostaw na miejscu lub odsuń. Skórę wokół przetoki umyj łagodnym roztworem wody z mydłem lub solą fizjologiczną. Osusz dokładnie skórę i zewnętrzny dysk mocujący. Następnie wsuń delikatnie gastrostomię do środka i obróć nią ku 180 stopni. To zapobiegnie przyrośnięciu gastrostomii do ściany żołądka. Delikatnie wyciągnij zgłębnik do poprzedniej pozycji i przysuń z powrotem zewnętrzny dysk mocujący na odległość 3-5 mm od skóry. Dysk mocujący trzeba dopasować za każdym razem, gdy pacjent przybierze lub straci na wadze. Pod zewnętrzną płytkę mocującą umieść jałowy opatrunek w kształcie litery V, tak by zostawić odrobinę luzu 3-5 mm. Oczywiście, jeśli jest taka potrzeba. Zbyt mocne dociśnięcie płytki może spowodować odleżyny. Przez 14 dni po założeniu gastrostomii nie należy się kąpać w wannie. Dokładna pielęgnacja skóry wokół przetoki redukuje ryzyko infekcji i podrażnienia. Podczas karmienia zalecana jest pozycja półsiedząca z tułowiem uniesionym około 30-45 stopni. Jeżeli nie jest to możliwe, należy unieść głowę pacjenta i podeprzeć ją poduszkami. Taka pozycja pozwala na łatwiejsze przesuwanie pokarmu do dalszych części przewodu pokarmowego, a także zapobiega dostaniu się pokarmu do układu oddechowego. Należy unikać pozycji na lewym boku, ponieważ istnieje możliwość przeciekania przez przetokę. Podawanie diet w tzw. bolusie. Umyj dokładnie ręce. Wstrząśnij delikatnie pojemnik z dietą. Pacjent powinien znajdować się w pozycji półleżącej. Nabierz do strzykawki 20-40 ml przygotowanej wody o temperaturze pokojowej. Najlepiej stosować strzykawki typu Żaneta. Przepłucz zgłębnik. Usuń tłok ze strzykawki i włóż jej końcówkę w końcówkę zgłębnika. Powoli wlej dietę do pustej strzykawki. Umieść strzykawkę powyżej zgłębnika i pozwól diecie swobodnie przepłynąć. Nie przepychaj jej na siłę. Jeśli dieta przepływa zbyt wolno, podnieś strzykawkę nieco wyżej lub włóż tłok do strzykawki i delikatnie nim popychaj. Po zakończeniu podawania diety przepłucz ponownie zgłębnik przygotowaną wodą o temperaturze pokojowej. Sprawdzanie zalegania pokarmu w żołądku przez połączenie strzykawki z sondą i wykonanie aspiracji treści żołądkowej. Brak treści wskazuje na prawidłowe trawienie i przesuwanie się pokarmu. Zaleganie treści żołądkowej informuje o nieprawidłowości i konieczności ponownego przeanalizowania sposobu odżywiania. Próbę zalegania wykonujemy przed każdorazowym podaniem pokarmu lub na zlecenie lekarza. Innym sposobem na wykonanie próby zalegania jest podanie przez gastrostomię od 200 do 400 ml wody.
Zamykamy zawór na 2 godziny. Po upływie tego czasu podłączamy jałowy worek do moczu. Na podziałce sprawdzamy ilość spływającej wody. Jeśli uzyskamy połowę lub więcej ilości wpuszczonej porcji wody, wynik próby zalegania jest dodatni. Należy ponownie przeanalizować sposób odżywiania. Do pielęgnacji skóry nie należy używać kremów oraz talku, chyba że lekarz zaleci inaczej. Mogą one uszkodzić zgłębnik oraz spowodować podrażnienie skóry, a w konsekwencji stan zapalny. Do pielęgnacji skóry wokół przetoki nie należy używać środków odkażających zawierających jodynę, np. Braunol, oraz fenoksyetanol, np. Octenisept, ponieważ mogą one zniszczyć zgłębnik. Polecane są środki na bazie poliheksanidu, np. Prontosan. Jeżeli skóra wokół przetoki jest podrażniona, zaczerwieniona lub z rany sączy się płyn, należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.